Jeżeli chodzi o EU10, to oczywiście od ostatniego odcinka, powiedzmy, od ostatniego klikanka nic się nie zmieniło, oprócz codziennych czynności. Tu jakieś pupile połapaliśmy, dzisiaj jeszcze musimy złapać jednego, ale to już na koniec, jak wbijemy jakieś levele. To mamy tego kamolaka, jutro będzie ognopląs. No i może potem sprawdzę w SF Toolsie, czy coś jeszcze mogę ubić ze środowisk. Zobaczymy. Teraz tak, runki. Runki mogę zrobić już ofertę. I od razu zrobimy resecik, mamy już sextilion. Aura szósteczka w dalszym ciągu. Runki ciągle mi niestety skipy lecą. Zostały mi 4 ulepszenia do kupienia. A tak to generalnie ciągle skipy. Od chyba 3 albo 4 dni mam same skipy. No ale troszkę tych runek podbiliśmy. Dobra, co tutaj dalej? Pupilki, no to mówię, powolutku się rozwijają. Portal mamy 45%, może go dzisiaj ubiję. Tu może bym puścił jakąś budowlę. Może odbiorę przygodomat i puszczę przygodomat na kolejny level. Ale to też po klikaniu lochów zrobimy. Gildyjka 2,68 średni. My mamy 2,69, więc znowu się średni zbliża do nas. Znowu musimy trochę podbić, żeby nie zaniżać. 13% runki możesz mieć, a ile mam? Po 10, okej. Tu w ogóle nie mam runy. No runki są słabe. Ostatnio mówiłem, że muszę punkty życia ogarnąć na pachołki, ale za dużo tego nie zrobiłem, więc może to w sumie zaraz zrobimy, mam trochę golda. Także gildyjka ciągle top 4, gildyjka ciągle rośnie w siłę. Mamy już po 196% trenera i skarbca, 15% portalu. No i jak po tym evencie epickim, ostatnio był event epicki? Nie, ostatnio nie było eventu epickiego, event golda był. No, a po evencie golda oczywiście procenty nam fajnie wzrosły, ale jak tutaj wygląda serwer, 322 level, to jest chyba najwyższy level na tym serwerze, typisz Andy ma 321. Tak, epiki były z kości, eventu epickiego nie było, to prawda. Ale oczywiście event golda to też jest fajny boost do statystyk, tu się wkradł jakiś błąd na top 1, to też jest fajny boost do statystyk i generalnie do procentów z lochów. Więc no, 322 level już na tym serwerku, to jest najwyższy level. Ale no, kiedy było ostatnie klikanie lochów? Nie pamiętam w sumie. Dokładnie, parę dni temu, więc no za wiele się od tamtego czasu nie zmieniło. Gildie nieważne na razie, twierdzę, tym bardziej nieważne. Pupilki 39, topka ma 44 już nawet, więc bardzo dużo. No my będziemy mieli 40, czyli 4 pupile w plecy tak jakby. No i pod ziemię ktoś już ma 11, tak, Widi ma 11 serce. I tutaj ten ziomek, plug and play, ten woj mocny. I tutaj jeszcze widzę, że ziomeczek ma 11, także powolutku już idą. No i pojawiły się oczywiście pierwsze czarne gemy. Fakt faktem, Shox tutaj, tak jak Aquamarun napisał, Shox tutaj nie ma w ogóle żadnych czarnych gemów, więc mieć najwyższy level na serwerze bez czarnych gemów to jest naprawdę duży wyczyn. Ale no tutaj już, jak widzicie, czarne gemiki się pojawiły. W Game Miners mamy 4 salki 15, a w Royal Guard mamy... A, nie jest napisane. No ale też na pewno jakieś tam szanse mają. I jeszcze top 3 jest Immortal. W Immortal... Kurde, w ogóle tego Immortal w topce tak za dużo nie ma, z tego co widzę. Chyba że się coś buguje? Nie, no nie ma ich w top 30. Tutaj jest Immortal. Oni mają jakieś te? Mają napisane, że mają czarne gemy, ale ile procent to nie wiadomo. No, w każdym razie tak topeczka EU10 się prezentuje. Dobra, ogarniemy sobie te runki po resecie tak na szybko i spróbuję ogarnąć te punkty życia na pachołkach przede wszystkim, żeby już to jako tako sensownie wyglądało. Tak, dokładnie. Będziemy sprawdzać sobie runki na broniach również, żeby ogarnąć tutaj po 13% około. I może Barbarowi zmienimy brońkę na jakąś z runką, nawet zwykłą, bo to mu raczej więcej da. No i tak jak mówię, te punkty życia. Nie mamy za dużo golda, więc może coś tutaj kliknę. W międzyczasie jakąś wieżę czy coś. O, zobaczcie, punkty życia 3% już mamy. Tu ma 2%, tu ma 2%. To można zamienić. No wypadałoby to już ogarnąć. Miałem to zrobić ostatnio, ale niestety jakoś mi nie było po drodze. Także głównie się na tym skupimy. No i będziemy rolować zbrojownię. Właśnie z racji tego, że może jakaś brońka nam wylecieć fajna. Z
Fajną runką. Są punkty życia znowu. Ten ma ile? 10%. To tu jeszcze dwa. Cyk. I tu są punkty życia. I cyk. Dobra. Unegunda ma 15%. My mamy 15%. Mamy. Ok. To teraz lecimy dalej. Kolejne punkty życia. No to będzie takie trochę żmudne, ale już będziemy mieć to z głowy chociaż. Tu jest 12%. Czy my chcemy 12%? Chcemy. W sumie to chcemy. Damy na... chociaż... no dobra, damy na Mariuszka. Tu jest 13%. To 13% damy na siebie. I zobaczcie, tu jest brońka, która nam daje fajny górny, 7,4,5, 116 średnich i 10% dla Barbara. I to ja bym wrzucił od razu do kibla, odzyskał klejnocik i z tą bronią Barbar będzie bardziej useful, aniżeli właśnie z no tą bezrunki, tą starą, nie? Dobra, lecimy dalej. Tu jest kolejne 12% i znowu nie mamy, w sensie te, nie mamy golda po prostu. Także ja bym tutaj ubił jakąś wieżyczkę. Na nią mieliśmy chyba z 3%, dokładnie. Mamy jakąś brońkę dla Mariuszka. 9% tylko, to mało. No gorszy górny, ale sporo średnich na plus, to powiedzmy, że git. I dobra, i znowu mamy golda, lecimy dalej. Tu jest 12%, kupuję to. I powiedzmy, że damy temu. A, mogłem do kotła dać w sumie. No i... no i klasycznie. Klasycznie coś zepsułem. Mamy 13, tu mamy 12, tu mamy 12 i jeszcze na Kunegundę damy 13 albo 12. Dobra, lecimy dalej. 10% premia do PD. Tu mamy 12, a dobra. Ten 1% w tą czy w tą, nie będziemy się napinać. Cyk. I do kotła. Dobra, i teraz same punkty życia. Kiedy koniec streama? O północy raczej. Raczej o północy standardowo. W sensie, no może nie standardowo, ale... ale o północy generalnie. Czy ty już masz streamka od 14? Tak. O proszę bardzo, jakieś buciki nam wyleciały. Plus 30 pancerz na minus. Ale bar... a, nie mam golda. Dobra, to moment. Tutaj wymienimy jeszcze. I tu wymienimy. Pyk i dobra. I on już ma 15. To teraz tak, może jakieś tornadko by nam padło. Cyk, cyk. Cyk, cyk. I dobra, tu jest kolejny woj. Mamy jakąś klatę. Tą klatę sobie możemy na razie zostawić. To sprzedamy i to sprzedamy. Dobra. Jest trochę goldzika i możemy Barbarowi buciki jak najbardziej wymienić. Tylko tu musimy niestety runkę, no ale kto to przewidział, że nam akurat taka poleci. I dobra, ta klata w sensie... a bez kitu, ona jest dobra na Barbara. Nie zauważyłem. Dziękuję, dziękuję. Już by był failik standardowy. Okej, jeszcze dwa itemki musimy zmienić temu Mariuszkowi. I dobra, pachołki mają po 15%. Mają też zmienione runki w broni, ja mam zmienioną runkę w broni. Lecimy. Lecimy do SF Toolsa i sprawdzamy procenty. Tak, jeżeli chodzi o strefę mroku, to to robimy z bomby. Dlatego już mamy w ogóle 10%. Powinien nam paść w miarę szybko. Dobra, git. Ten nam pada z bomby. Ten nam też raczej padnie z bomby. I ten nam pada z bomby. Dobra, i kolejny loszek zamknięty. To było dość proste. Tu na siłkę mamy plus 18, tu mamy plus 2. Dobra, to to możemy rozmontować. Tu mamy coś na intę, plus 12. To też możemy rozmontować. No i to na wszystkie staty. Chociaż tutaj Mariuszowi daje na plus, Kunegundzie nie daje na plus. Dobra, to Mariuszowi możemy wymienić. I tu odzyskamy klejnocik, cyk. Dobra, pięknie.
Dobra, kolejny loszek. Co my tutaj mamy następne? Piramida szaleństwa, jaskiniowy cyklop, czyli ten ziomek. Na niego mamy 7%. On nam raczej ładnie pachnie, padnie. I drugi to jest mag. Tu mamy coś dla Kunegundy, ale słabiutkie, dobra, czyli to nam jeszcze siadło. No właśnie, na tych magach się najbardziej blokujemy i to jest największy ból. Teraz tak, na smoczy skarbiec mamy 4% na 9. Czyli jego sobie raczej machniemy łatwo. I kolejny to jest maguś, więc zaraz zobaczę. Która nowa klata, Aquamarun? Bo nie wiem, o czym mówisz. Na króla w Hemoridorze mamy 2,5. Weku, a że ta? Ojejku, jej też nie zauważyłem. O, proszę bardzo. Jezu, ja muszę się ogarnąć, przysięgam wam. I to było ostatnio to samo, że jak ja... Stream już trwa 6,5 godziny. Jak ja zaczynam robić takie poważniejsze rzeczy po tak długim streamie, to ja przestaję ogarniać. Ja nie wiem, czy nie lepiej takich rzeczy robić na początku streama, jak mam jeszcze świeży umysł, bo po czasie to jest... No, sami widzicie, jak to wygląda. Dobra, teraz tak, w strefie światła króla musimy jeszcze ubić. Na niego jest 2,5%, to jest maguś. Nie wiem, czy jest sens w ogóle takie coś klikać, bo... Ja miałem 10% na maga i 150 grzybków wyjebałem, żeby go pokonać. No, czasem się tak zdarza, niestety. Nie wiem, czy jest sens klikać go, dlatego że to są mierne ilości expa. Jak mam być szczery. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 20 grzybów. O. Dobra, git. Tu mamy jakieś buciki, to do wywalenia. Dobra, kolejny. Puszuś w szkole magii. Na niego mamy podobne procenty, co na tego magusia. Gdzie znajdę listę osób zbanowanych za boty, bo ponoć dziś zbanowali sporo osób. Sasza, no, wydaje mi się, że jako takiej listy to nie dostaniesz. W sensie nie ma żadnej publicznej listy, kto dostaje bana. Ale faktycznie dzisiaj już mi ze 3 albo 4 osoby pisały na streamie, że jakieś tam bany poszły, więc coś może w tym być, nie? Ale no, oni nie dają takiej listy, że te osoby dostały bana, na przykład. Dobra, no i powiem wam tak, jeżeli chodzi o procenty na lochy, to z takich sensowniejszych by było na tyle. I to bez kitu. Na istotę pozaziemską mamy 0,58. Czyli na tego. Jakbyśmy jego jeszcze ubili, byłoby miło na pewno. To potem do 10 byśmy raczej polecieli. To parę levelków ładnych by wpadło. 0,58 to już nie są takie małe procenty. Albo wiecie co? Żeby to zrobić tak bardziej rozsądnie, to my teraz możemy smolumem dobić level, bo na niego mamy 4%. Dokładnie, 272. Znowu pająki. To nie wiem, czy nam nie padną, ale dobra, levela już i tak nam za dużo nie dadzą, git. No i teraz jesteśmy mocniejsi. Pachołki są mocniejsze, bo wbiliśmy level. I teraz można tą istotę pozaziemską podociskać. To nam za dużo nie dało, ale wiecie, jakiś tam buścik do pachołków i do postaci delikatny wpadł. Może portal padnie? To prawda, portal miałem od razu po zmianie runy kliknąć. Dziękuję ci bardzo za przypomnienie. To jest w ogóle maguś. Łatwiutko. Ja w ogóle jakieś portale mam jeszcze dla was pozapisywane. Dokładnie, z 15 marca nam tutaj padł zwiadowca. Tu było close w ogóle. I 17 marca, czyli 2 dni temu, nam padł maguś również. Okej, okay, gicior. Dobra, czyli ten portalik mamy, okej. Jeszcze się przeloguję, żeby na pewno portal załapał. Strefa mroku. I lecimy. Lecimy w tą istotę. Dziękuję ci, Aquamarun, za pomoc, bo no mówię, kolejny dzień, gdzie taki długi stream i już nie myślę. Nie myślę trzeźwo. No proszę, tyle bliskich plus. Ta Jezu, tam jaka bliska była. Nie mogę.
czy to był dosłownie jeden hitek więcej od kogoś. Albo jakiś mocniejszy chociaż. Dawaj, dawaj. No wypadałoby wbić trochę więcej leveli niż 3, no nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Tornada za bardzo nie chce ruszać. O, dobra, siedzi. Mamy jakieś buciki, plus 35, trochę pancerza na minus, ale trudno. Nie musimy runki zamieniać, odzyskujemy klejnot. Cyk i dajemy razy 2. Dlatego, że tornada i tak za dużo nie zrobimy, na razie. Dobra. No i zobaczcie, to jest właśnie to. Teraz nam to popada z bomby, a i teraz mamy kolejnego maga. To możemy rozmontować. No, także mówię, wojownik dopiero co miał buty wymieniane, nie trzeba mu było sprawdzać. Zobacz, tu mamy 339, tu mamy 334. I mamy jakiś wisiorek. Wisiorek dla Barbara 44, nam daje 31. No i nie musimy nawet runki zamieniać. Wymienimy sobie. Dzisiaj siebie trochę poprzebieramy za to. Zamiast pachołów. Kiedyś dla Berka magowie nie byli problemem piękne czasy. No kiedyś tak było. Ale te czasy już raczej nie wrócą niestety. Dobrze, czyli tak, strefa mroku. Tu mamy maga i tu mamy maga. To są bloki. Spróbujmy może trochę tego tornadka jeszcze. Okej. Kolejny woj, następny woj. Kurwica, no. Dobra, poszło. Daj jakąś serię magów, zwiadów, kurwa. Przydałoby się na ten moment. Dobra. Zobaczcie, zwiad nam pada za jednego grzyba. Ale to jest klasyczek w tornadzie, no. W tornadzie wojownicy są blokami. Tylko i wyłącznie, okej. To można sprzedać, to można sprzedać, to sprzedajemy. I tu mamy jakiś wisiorek, to będzie do kibelka. Ja dzisiaj wrzucałem do kibla, wrzucałem. Dobra, to jeszcze może pomęczymy trochę to tornado. Damy sobie w ogóle trochę w staty. Mamy tak, 2400 siły w ogóle, 2250 prawie HP. No troszkę nam te staty spuchły. Boczki i szczęście sobie dobiłem do 1250. Po evencie Golda również. Żeby już jakby mieć to z głowy. Także no, staty na evencie Golda, tak jak mówię, troszkę tutaj spuchły. Okej, ten wojek nam jeszcze padnie. Jeszcze parę z 3-4 przeciwników i mamy level z tego tornada. Kapiczyl, jak już to... Później. Na razie się skupiam na klikanku tutaj na EU10. Dobra, siedzi. No i zobaczcie, zwiad i znowu woj. Nie mogę. O dobra, ten w miarę szybko nam padł chociaż. To jeszcze by siadło. Jezu, powiem wam szczerze, kiedy ja ostatnio zaczynałem? Na nekromancie na EU8. Czyli nie tak dawno. Ale nie pamiętam, żebym się tak męczył. I kolejny woj, ale level dobiliśmy. Nie pamiętam, żebym się tak męczył w tej strefie mroku, na tym etapie. Na magach, co na tym berku. Może dlatego, że nekro był pod Inte i no było mu tam łatwiej, czy coś. Ale no kurde. Dobra, mamy tak. Na wieżę mamy 2,5%, to spróbujmy jeszcze wieżę jedną machnąć. Ten epika daje w tornadzie? Wiem, ale czy to mi dużo da? No nie wydaje mi się. Tu mamy coś na zrękę dla kuni. Plus 41, proszę bardzo. Tylko musimy runkę zamienić. Odzysk klejnotu, cyk, cyk. Dobra, i teraz tak. Znowu pająki 1%, to nie ma sensu tego bić. Ara pedagog 0,74%, to też nie ma sensu tego bić. No dobra, chociaż...
No jak na przybysza z kosmosu mamy 0,28. Jak jego ubijemy, to i tak się zatrzymamy na tej maszynie do zabijania. A na tą burzę piaskową, czyli tego drugiego maga, mamy 0,18. Ja nie wiem, ile my leveli wbiliśmy? 6? No jest dramat. Jest generalnie dramat. Może tego epika by nam się udało wyrwać jeszcze. Ale to tak wszystko topornie idzie, że to jest masakra. Dobra, siedzi. Są jakieś budki. Okej, teraz mieliśmy dwóch zwiadów. Buty dla tego albo dla tego. No, tu nam się nie przydadzą. To sprzedamy. I polecimy sobie w HP. Troszkę. Dużo nam w ogóle, zobaczcie, runek leci na punkty życia. Teraz nagle. Z tych wszystkich lochów. No i co ja tu mogę więcej docisnąć? Chyba tyle na ten moment. A spróbujmy tego. Chociaż, jakby ta burza piaskowa nam padła. No ale tu jest 0,15%, czy tam 0,18. To jest... bez sensu w ogóle to klikać. Ale gdyby padło, to może kolejnych byśmy pocisnęli też troszkę. Popróbujmy, bo i tak nie ma co. Nic innego już nam nie zostało do klikania w każdym razie. Tam jak blisko, 800 koła, Jezu. A, w ogóle jeszcze muszę zobaczyć, jak topka, jakie marunki topka w broni, nie? Władek albo Esteros. Władek jest not possible, Esteros raczej też. Mogę jeszcze zerknąć. Dokładnie, Esteros not possible i Władek not possible. Dobra, 85 grzybków jeszcze na niego. Padnie to padnie, nie to nie. No to by się naprawdę dużo rzeczy musiało złożyć. O kurwa, siedzi, dobra. Jezu, jakie małe procenty. Plus 21, czy jest sens wymieniać? Wolę rozmontać szczerze, niby wszystko na plus. Dałoby nam jakiegoś tam boosta, ale jeszcze runkę zamienić i tak dalej. Bez sensu. Dobra. Okej, ten nam padł łatwo, to było do przewidzenia. Tu mamy jakiś wisior na siłkę, plus 47. To możemy wymienić u tego. I odzysk klejnotu, cyk. Okej, teraz mamy woja. O nie, i kolejny mag. No ale dobra. Coś siadło. Tu na Inte plus 19 to nie ma co. Zostawimy na jutro na rozmontowanko. Okej, mamy 2,75 level. Czy z koła może wypaść miksturka? Może. Ile mamy dla tego magusia? Przybysz z kosmosu 0,24, a na zjawę 0,04. No cóż. Dobra, wiecie co? Może jeszcze jakieś środowisko nam padnie. Sprawdźmy sobie jeszcze procenty na środowiska. Dzisiaj jest światło, więc ziemi i tak nie nakarmimy. Chyba że nam odda kółko albo misję po prostu z tymi jedzonkami. Sianko, przepadzity, witam. Na koniksa mamy 1,36. Czy ja wiem, czy ja chcę to klikać? Koniks dopiero w sobotę. Jeszcze bym sobie dokarmił.
Aczkolwiek... Na znowu pająki mamy 0,92, dobra. Może to by padło jakoś? Później, no. No padnij jeszcze, proszę. No jak nie, to trzeba będzie ten level dobić awkom, ale... Dzisiaj lekarze, mechanik chujemuje, to wcześniej nie miałem jak wbić. Rozumiem, rozumiem. Nie ma najmniejszego problemu. Lepiej późno niż wcale. Przepadzity. Dobra, nie ma co. Okej, ale finalnie not bad. Dobrze, że nam poszedł ten jeden maguś, to jeszcze troszkę zrobiliśmy. Ale zobaczcie, właśnie to jest to. Patrzcie... Jak łatwo nam padają zwiady i wojownicy. Zwiadowcy i wojownicy. A jak tutaj magowie nas trzymają, to jest aż przykre. To jest aż przykre. Dobra, jakie tutaj runki mają? Tu ma 13%. Shox ma 16, czyli Shox ma bardzo do przodu, tu 15, tu 13, 14, no różnie, różnie, Tipi Shandy też ma 16, no powiedzmy w naszych okolicach są. O kurde, tu ziomek ma po 5% w ogóle, co jest? Śmiesznie. Tu 13, ale podobne w każdym razie, dobrze. No jakiś tam progresik zrobiony. Znowu nie za duży, ale powolutku jakoś człapiemy po ten 300 level. Brakuje nam jeszcze 25, a w zasadzie to zaraz, wydaje mi się, ugór orków. Wydaje mi się, że zaraz 24 levele, bo raczej awką powinniśmy wbić. O, jest ugór orków, dobra. Czyli pupilka mamy z głowy. No, i mamy to. Mamy to, czyli jeszcze 24 levele do 300. Dobita awką, co prawda, no ale... No, czasem tak trzeba, nie? Czasem tak trzeba, jest jak jest. A obejrzyj to 0.18 tak z ciekawości, a w sumie to nie głupie, no. To była ta burza piaskowa, nie? Barbar same kryty, Maguś same kryty, Kunegunda jeden kryt. Kurde, my nawet jeden zwykły, zobacz. My nawet jeden zwykły, o dziwo. No ale ładnie, dobrze, że siadło, bo... No bez tego ten progres by wyglądał naprawdę miernie.